Legendarny zespół Jam 19 i 20 listopada zagrał dla swoich fanów na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury aż dwa koncerty. Przybyli sympatycy grupy mogli usłyszeć największe przeboje zespołu z kilkudziesięciu lat działalności. Zespół Jam został założony w 1973 roku z inicjatywy braci Adama i Benedykta Otrębów oraz Pawła Bergera. Wykonuje muzykę z pogranicza rocka i bluesa. Zespół kojarzony jest przede wszystkim z jego byłym frontmanem Ryszardem Riddlem, który zmarł w 1994 roku. Nowym wokalistą został wówczas Jacek Dewucki, który koncertował z zespołem do 2001 roku, gdy zastąpił go ostatecznie obecny wokalista Maciej Balcar. Związany z zespołem Jam już prawie 15 lat artysta, oprócz działalności muzycznej, znany jest także z głównej roli w musicalu Jesus Christ Superstar, wystawianym w Chorzowskim Teatrze Rozrywki. Lunatycy! Grupa ma na swoim koncie już 15 albumów studyjnych. Ostatnia płyta pod tytułem Muza została wydana w 2010 roku i osiągnęła status platynowej. Yeah!